Siemanko, siemaneczko, ja jestem Igor, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj filmik z wykotu samiczek. Tak, bo okociły się dwie samiczki, nie jedna. Myślałem, że tylko jedna się okoci, ale okociły się jednak dwie. Tutaj otworzyłem tego delikwenta, bo cały czas puka, stuka. Nie, Borys? No, tutaj możecie zobaczyć. Pierwszy wykot samiczki. Myślę, że nawet w miarę powinien być. Ja już patrzyłem z rana, ale jeszcze raz tutaj. Zaraz zobaczymy. Tylko co, na samym wstępie stawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I jak widzicie, więcej filmików shorts wpada na kanał. A więc no. No i co, pewnie przełożymy sobie kilka młodych stąd do tamtej samiczki, aby nie zabijać, tylko spróbować uratować życie maluchów, żeby każdy były ładne, odchowane, no i duże klusie. Proszę, tutaj mamy drugi wykocik, niespodziewany, bo nawet sobie nie zapisałem, tylko tak pamiętałem, że dopuszczałem mniej więcej... Ej, Niunia, nie właź na nich. Ach, tak wchodzi. No, po wielu próbach, bardzo wielu próbach, wręcz bardzo, bardzo wielu próbach udało się zakocić samiczkę. Co prawda samcem baranem francuskim, bo tamten samiec no niestety nie dawał zachcianek na samicę, ale no zakociliśmy. A więc co, bierzemy samiczkę do tej klatki, natrzemy się samiczką i sprawdzamy gniazdo. Pamiętajcie, aby dla nowych widzów, aby zawsze sobie natrzeć rękę. Już nie trzeba zakładać rękawiczek, tylko mocno wymasować rękę w samiczce. O, samiczka ma, widzicie, na ręce sierść. No i idziemy sprawdzać gniazdko. Nie robię cięć, bo na co? Zrobię zdjęcie na miniaturkę. Proszę bardzo. No i co, już was nie trzymam w niecierpliwości. Jedna klusia. Szczerze, jak one są po baranku, a mógłbym tam przełożyć, to mógłbym tak jakby ich wywalić, ale tak nie zrobię. Jak dla mnie każde zwierzę należy się mu szacunek. No i proszę, są tylko trzy malutkie kluseczki. Proszę. O. I co, chowamy ich do gniazdka, bo nie ma więcej. Nie ma na 100%, bo i patrzyłem rano, było tyle. Chowamy ich do gniazdka. Dalej po samicy nie było widać, że ona będzie miała wiele małych. Proszę, proszę. Ładnie się nerwała. A więc plusik w stronę tej samiczki. No tylko minusik jest taki, że nie chciała się długo zakocić. Do drugiej klateczki sobie odsadzimy, gdzie jest troszkę syf, drugą samiczkę. No i co? Teraz jak ktoś ma dwie samiczki, no i musi sprawdzić gniazdo, no to ja robię tak, że jeszcze bardziej się nacieram samiczką niż tamtą. Całą rękę, też można drugą ręką, ale... Proszę. No i myślę, że wystarczy. Sierść się sypie, a więc idziemy sprawdzać drugie gniazdo. Jesteśmy już przy drugim gnieździe. Proszę. Co, wkładamy łapkę i patrzymy, jak tam kluski. Proszę bardzo. Chyba mogliście zobaczyć. No i co? Wyjmujemy. Jeden maluszek. Ale malutki to. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy. I ten ósmy jest najmniejszy. I nie wiem, czy właśnie... On by nie był
bo on jest, no naprawdę, wszystkie są o wiele większe od niego. On jest najmniejszy i najprawdopodobniej nic z niego nie będzie, a więc no wiadomo, musi czasem być tak, że któryś musi odpaść. Nie ma tak zawsze, że będzie wszystko idealnie. Ale proszę. Piękne maluszki. I najprawdopodobniej tutaj zostawimy u tej samiczki tego, 2, 3, 4, 5. 5 ona by miała. Tego na razie jeszcze włożę. A te dwa by poszły do tamtej samiczki. Żeby było no dobrze i żeby wiadomo się nie no nie zmarnowały. Dwa maluszki, a więc co? Biorę ich i wkładam do tamtej samiczki. To trzeba szybko zrobić. I proszę, jesteśmy już tutaj. I bierzemy. Włożymy do gniazdka tutaj dwie kluski małe. Nic im nie powinno stać, bo będą cieplutko miały, aby samiczka dobrze karmiła i była dobrą matką, a młode się wychowają wszystkie ładnie. No i jeszcze teraz zostawimy tak na 10 minutek samiczkę, malutkie bez samicy, aby przeszły swoim zapachem. No i wtedy będziemy wsadzać samiczkę do gniazda. Tutaj trochę oprzątnę, żeby jeszcze im dołożyć puchu. No mówię, niestety tamten maluszek będzie najprawdopodobniej do... no, nie zostanie najprawdopodobniej w stadzie, no bo no niestety jest trochę za mały. Nigdy już nie dogoni swoich braci, tak jak inne będą rosnąć z całej siły. Będą pierwsze przy cycku, a on niestety nie będzie miał pokarmu tyle, co inne bracia. No i proszę, jest samiczka już na swoich starych śmieciach. Leć, samiczka. Ją mogę włożyć, bo tutaj u niej nie zabierałem żadnego młotka. A więc no nie ma tutaj powodu, aby ją dłużej trzymać, a samiczkę wymasowałem wtedy. Natarłem się jej futrem, a więc nie powinna poczuć mojego zapachu, a nawet jakby poczuła, no to przecież samiczka musi się uczyć, że no będzie miała sprawdzone gniazda, bo nie chcę tutaj, u niej był jeden malutki i padnięty, a więc już było 9 sztuk, niestety jeden właśnie padł, no i jednego najprawdopodobniej trzeba będzie zabić, aby się nie mordował w przyszłości. No i widzicie, jakby się nie sprawdzało gniazda, to samiczka by musiała karmić malutkie, a pod nimi był padnięty młody, a więc on by się z czasem, no teraz jest zimno, on by się nie rozkładał, ale na pewno z czasem by to śmierdziało i na pewno no by było niewygodniej maluchom, bo wiadomo, on nie produkuje ciepła, by leżeliby na nim, by im było zimno. A więc dobrze, że się wymnie, wywali, zakopie, jak puszczą mrozy. I nie będą się małe musiały mordować z padniętą sztuką. Co, tutaj samiczka już, jak wam mówiłem, no, zmarnowała 10 sztuk maluchów. Niestety, poczekamy trochę do lata, bo ona nie potrafi gniazda budować. No co? Tak czasem bywa. A pan co tutaj? Czego tutaj pan szuka? Dziewczynę trzeba dla ciebie kupić. Jeden widz do mnie pisał za samiczką. Czy nie chce kupić? No bym kupił, tylko że najgorzej, że to nie jest samica Madagaskar. Ani chociaż coś podobnego, że rudego, tylko że jest czarno-biała samiczka. A bardziej bym chciał właśnie coś takiego jak Borys. Nie, Borys? Tak, misiaku mały. Uciekaj. Samczyk, no, na tamtą samiczkę jak poszedł, no to zrobił robotę 10 sztuk, ale no niestety samiczka zmarnowała. Tak bywa.
Teraz znowu im zamarzło. Nie dopiły, bo wczoraj miały witaminkę. Widzieliście szorca? No i co? Wpadajcie na szorcy. Tak, tak, tak. No, już lepiej. Wpadajcie na szorcy, bo będą najnowsze. A tutaj tobie zostawię, a jeszcze wam młodziutkie pokażę. Tutaj pamiętajcie, aby tak z 10 minut te młode posiedziały tam z sobą. Proszę, tutaj są maluchy. Już wielkie sztuki. Proszę. Jakie to państwo jest już duże. Nie uciekaj. Proszę bardzo. No i co? To tyle w tym odcinku. Stawiajcie łapeczki w górę. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I oglądajcie najnowsze shortsy i filmy. Dobrych wykotów. Do następnego. I cześć.